Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kreatywnego Goku Online. Zapraszam dzisiaj do wykonania rybki w akwarium. Aby wykonać naszą pracę, należy przygotować kartkę sztywną w formacie A4, białą. Pierwszym etapem będzie naszkicowanie naszego akwarium. Wykonujemy ołówkiem szybciutki szkic. Poprawiamy kontury mazakiem. Tak. Następnie wycieramy ołówek. Bierzemy folię bąbelkową, będzie ona naszą matrycą, nałożymy farbę niebieską, pędzelek, ja mam akurat płaski, żeby szybciej zamalować folię. Używam farby plakatowej, najzwyklejszej. Szybciutko, szybka i prosta praca powstanie nam zaraz. Odciskamy. I powstała nam fajna woda. Następnie farba musi wyschnąć, więc odłożę ją na bok. Przygotowałam już suchy wzór naszego akwarium oraz mam już gotową rybkę. Ja ją wykonałam mazakami, wycięłam i następnie szybciutko przykleję. Przyklejamy w dowolnym miejscu i tak oto wyszła nam szybciutka, prosta praca plastyczna. Zachęcamy do aktywnej zabawy. Dla wytrwałych i pracowitych obserwatorów, którzy wrzucą swoje prace pod filmem, czekają nagrody, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!